Ta nowa już jest u Jackowskiej. Jakaś tam gorliwa. No, widocznie. Ale może ci z papierami pomoże. Tylko Szymon, błagam cię, przed Jackowską udawaj zdziwionego. Nic ci nie mówię o tej nowej, okej? Za chwilę ci przedstawię twojego nowego partnera. Proszę. Proszę bardzo. Młodszy aspirant Zieliński, a to jest twoja nowa partnerka, a starszy posterunkowy Anna Zatońska. Cześć, Aśka. Cześć. Szymek, czy my się... My się już poznaliśmy. Każdy z was może pomyśleć, że kończy się tak zwana era Zatok. Asia, błagam cię, wiesz co, nic złego się nie stanie, wszystko dobrze. Błagam cię, naprawdę, proszę cię. Szymon! Zawsze będziesz moim promiennym wspomnieniem. Ale ja po prostu cię już nie kocham. Właśnie jesteśmy po nakręceniu jednej z trudniejszych scen naszych prywatnych. Jest to moment wyprowadzki Aśki i na pewno była to wyjątkowa scena. Na pewno kosztowała trochę więcej niż te wszystkie inne, które gramy na co dzień. Tym bardziej jest nabudowana nie przez pół roku albo rok pracy, tylko naprawdę kawał czasu. Od samego początku Dokładnie. Wszystko budowało nasz wątek. Czasem jak zaśpię, to robię sobie tutaj śniadanie, a co jakiś czas uzupełniam lodówkę. Idealna pani domu, pani Asia. Weź nie żartuj. Nie żartuję. Wszystkim się zajmujesz. Swoim bratem, swoim ojcem. Wolałabym, żebyście sami sobą zajęli. Nie o to mi chodzi, no. Po prostu dobrze ogarniasz. Dzięki. Będziesz idealną żoną. Wiesz co, jakoś facet, na którym mi zależy, niespecjalnie spieszy się z deklaracjami. Idiota. Tak mówisz? No sorry. To nie najlepiej o nim świadczy. Ale prawdę mówiąc, ja myślałam, że ty coś kręcisz z Szymonem. Ja z Szymonem? No tak, no miałam takie, wiesz, wrażenie, że macie się ku sobie. No coś ty. Po prostu bardzo się lubimy i... Powstały zatoki, powstało mnóstwo właśnie fanklubów. Za co gorąco dziękujemy razem, bo to jest fenomenalne uczucie posiadać tyle fanklubów i osób, które nas wspierają, wysyłają nam wiadomości, piszą komentarze, lajkują. To jest coś wspaniałego. To jest fantastyczne, naprawdę. I to jest chyba przypadek, że tak się stało tak naprawdę, bo coś kliknęło po prostu i para Zielińskich po prostu, zatok. Jakby zaczęła dobrze grać. Podbiła wasze serce. Dokładnie. Podbiła wasze serce i to polubiliście. Ty rozumiesz? Ale że co? Nie chcę, żebyś pomyślała, że mógłbym być z kimś innym, rozumiesz? Aśka, Aśka chce być z tobą. Zgłaszam. Kończcie przerwę i wracajcie na komendę. Siedzą tu dwie rozwędrzone nastolatki, przyszły z ojcami i chcą złożyć zeznania w sprawie Klary. No zawsze nam się dobrze pracowało ze sobą od pierwszego dnia tak naprawdę. Słuchajcie, no nie będziemy ściemniać. Ja tylko powiem moje zdanie, że dla mnie Madzia jest najwspanialszą koleżanką, przyjaciółką i partnerką w pracy, także... No bardzo dziękuję. Znaliśmy się już wcześniej trochę, tak. Pracowaliśmy wcześniej ze sobą i tak naprawdę od samego początku bardzo wiele dni spędziliśmy wspólnie na planie i zawsze było okej. Okay. Sprzątasz tu czasem? No codziennie. Jakoś nie widać. Nie skomentuję tego. No w ogóle jesteś małomówny.
ale spoko. W akcji byłeś zajebisty. Czekaj, czekaj. Ty wiesz, że jestem twoim przełożonym? No jasne, a co, zrobiłam coś nie tak? Nie, dobra, okej. A tego zegarka nie miałaś zdjąć? O Jezu, no nie mam innego. A skoro jestem twoją podwładną, to nie chciałabym cię zawieść i spóźniać się do pracy. Wiesz, zegarka to ja mogłam nie nosić na studiach. Hej. 00007, zgłoście. Zwarci i gotowi? Co się urodziło? 07, zgłaszam. To miło, bo już myślałem, że pomyliłem falę. Razem jak gramy, to wiemy, z czym się zderzymy jakby, bo się znamy i takie rzeczy, nie chcę powiedzieć, że gra się łatwiej, ale no ale ja lubię. Chodzi ci o prywatne wątki. Tak, lubiłam zawsze prywatne wątki, bo jak są wątki policyjne, no to nie wiadomo, kto przyjdzie, kto z nami będzie grał. Jak realizacyjnie ta scena wyjdzie. A druga sprawa jest tam forma tego policjanta. No i tak, my tak. Jakby możemy za nią wyjść, ale staramy się jednak zachować tą formę policjanta, który no, ma pewne zachowania. A tutaj, no kiedy tak, mamy wątki prywatne. Jest obyczajówka po prostu i jest to przyjemne granie. Tak, kiedy mamy wątki prywatne, naprawdę możemy się otworzyć i pokazać fajne spektrum emocji, które potrafimy zagrać i między sobą stworzyć. Hmm. Dobra, to może tutaj, co? Okej. Okay. Siadaj sobie. A ja wszystko przygotuję. Szymon, ja naprawdę myślałam, że wszyscy zapomnieli o moich urodzinach. Słuchaj, mam przygotowany cały plan na całą przerwę, trzymaj. No, naprawdę nieźle się przygotowałeś. Są kubeczki. Elegancko. Patrz, co mam. Czekaj, czekaj. Dobra, to jest wszystko? A, no i mam dla ciebie mały prezent. Jak to? No, mam nadzieję, że ci się spodoba. No, sama zobacz. Co to jest? No sama zobacz, otwórz. Dobra, to ty otwórz szampana. Okej. Okay. Jestem gotowa. Jasne, już. Szymon, ale ty chcesz mi coś powiedzieć? Co najbardziej wam zapadło w pamięć? Mi od razu wpada w pamięć moment, kiedy Asia, ale to tak naprawdę Magda, bała się oddać strzał. Mm. Był to pierwszy dzień, kiedy miała oddać strzał z broni palnej. No niech Madzia powie, bo Madzia jakby... Tak, bo już wspominałam nieraz, że broń mnie niejako paraliżuje. I w momencie, kiedy na plan przyjechali prawdziwi antyterroryści z bronią, ze ślepakami oczywiście, ze ślepymi nabojami, no ale jednak, huk jest, tak, jednak jest broń jest, respekt do broni jest, no to przeżywałam to mocno i byłam bardzo roztrzęsiona. Właśnie, do dziś pamiętam tlepiące się rączki twoje i strach. Gdzie wielu z nas... facetów w naszym serialu, oddawało strzały i nie miało z tym problemu, wręcz chciało to robić, a Madzia unikała tego i to bardzo. Tak, i tak, to był bardzo fajny dzień. A ja nie pamiętam jakichś takich szczególnych, no zawsze się coś działo ciekawego. Mi też się podobał i to był dla mnie pewien stres, bo to dla mnie był pierwszy pocałunek ogólnie na planie i w ogóle w mojej pracy artystycznej, to był pierwszy pocałunek Zielińskich. Okej, okay, w parku. Asi i Szymona i jakby no musieliśmy to zrobić i no też to dla mnie nie było jakby łatwe, ale zapamiętałem to bardzo miło i jakby to jest jedna z sytuacji, która mi utkwiła bardzo mocno. A kolejna, jeszcze tylko powiem, jak uratowałaś mi życie. Kiedy to było? Nie, sorry. Uratowała mi życie komendantka, ale ty zaraz przybiegłaś. Sytuacja... W tej scenie, kiedy postrzał był tam... Tak jest. Ona strzeliła do gościa, postrzeliła go, ty byłaś jako wtyka i gość miał cię zgwałcić i później przybiegłaś. Jakby ta scena zawsze gdzieś była w mojej pamięci. Okay. Tak.
wiedziałem w ogóle, że tu można wejść. Bo chyba nie można. Ale lubię tu przychodzić, jak mam doła. Piękny widok. No. Siądźmy sobie. Dzięki, że mnie tu zabrałaś. Muszę ci się do czegoś przyznać. Chodzi o to przyjęcie do AT. Kibicowałam ci, ale tak naprawdę to nie chciałam, żebyś się dostał. Musiałbyś odejść z komendy i w ogóle. Wiesz, może podświadomie wcale tego nie chciałem. I to jest ta tajemnica, która wyszła u psychologa? Może. Muszę ci coś zdradzić. Mamy kolejną wspólną rzecz. Ja też lubię tu przychodzić, kiedy mam doła. Dzięki. Martwię się o ciebie. Dlaczego? Ostatnio przytyłaś. Nie no, właściwie to trochę schudłam, ale co, ja wyglądam, jakbym przytyła? No, źle wyglądasz. Jesteś blada. Miewasz mdłości? Nie no, jestem przeziębiona, może trochę się nie wysypiam, ale... Mhm. Nie wysypiasz się. Dobra, to może tutaj, co? Okej. Okay. Siadaj sobie, a ja wszystko przygotuję. Szymon, ja naprawdę myślałam, że wszyscy zapomnieli o moich urodzinach. Słuchaj, mam przygotowany cały plan. Na całą przerwę trzymaj. No, naprawdę nieźle się przygotowałeś. Są kubeczki. Elegancko. Patrz, co mam. Czekaj. Dobra, to jest wszystko? A, no i mam do ciebie mały prezent. Jak to? No, mam nadzieję, że ci się spodoba. Sama zobacz. Co to jest? No sama zobacz, otwórz. Dobra, to ty otwórz szampana. Okej. Okay. Jestem gotowa. Jasne, już, już, już. Szymon, ale ty chcesz mi coś powiedzieć? Wczoraj nocowałem u mojego ojca i pewnie wziąłem pudełko, które należało do niego, no. Ja po prostu myślałam, że ty chcesz mi się oświadczyć. O nie, przepraszam cię. Przepraszam cię, no. Po prostu się boję, no. Dziecko to jest duża odpowiedzialność. No i zmiana w życiu. Ale nie. Ale wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Wszystko okej? Jak najbardziej. Ale od kiedy wyjechaliśmy z komendy, nie odezwałaś się ani słowem. A o czym mam mówić? Aśka, masz kłopoty? Ja nie. Dobra. Widzę, że trzeba ci poprawić humor. To może spotkamy się dzisiaj wieczorem? A co, jeszcze ci browara do szczęścia brakuje? Nie, no może browara nie, ale akurat jest koncert jazzowy u kumpla w klubie, więc moglibyśmy pójść razem. A potem, nie wiem, może wspólna kolacja? Zapraszasz mnie na kolację. No, chyba ci się coś kolego pomyliło. Aśka, o co ci chodzi? Prowadź. Cześć. Cześć. Od kogo dostałeś? No, błagam cię. To dla ciebie. Ktoś na recepcji zostawił. Poważnie? No, poważnie, poważnie. Chyba komuś w oko wpadła. No, chyba tak. Ciekawe komu. Komu.
Szymon, jakim cudem... Jak ty to ogarnąłeś? Podoba ci się? Jest idealnie. Ale kiedy? Jak? To moja mała tajemnica. Siadaj sobie, rozgość się. Chcesz wina? Poproszę. Proszę. Wezmę od ciebie kurtkę. Dzięki. Zawsze ty o wszystkich dbasz. Czas, żeby ktoś zadbał o ciebie. Zdrowie. Jak? Pyszne. Wiesz co? Włączę muzykę, okej? I mam dla ciebie taką małą niespodziankę. Okej. A co robisz? A wybieram utwór, wiesz? Pasuje? Mogę? Będzie nam cieplej, co? Żywy ogień. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć kominek w domu. Jesteś szczęśliwa? Czuję się jak na najlepszych wakacjach. Wiesz co, Asia? Ja też się bardzo cieszę, że jesteśmy teraz tutaj sami. Wreszcie mamy czas dla siebie. Nie wiem. Ktoś tam jest. Dobra, pójdę to sprawdzić. Ale z siekierą? Tak, spokojnie, wiem, co robię. No i słuchajcie, idę na ten przystanek. No, ale myślę, że pójdę na skróty, bo przecież już się ściemnia. Wszedłem do lasu i jak nagle nie polecę w dół, jak mnie nie wyobraca. Słuchajcie, jak mnie nie nawyobraca. Ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Potem się zorientowałem, że przecież tam jest ten. Wąwóz. Wąwóz, dokładnie wąwóz. Ja w ten wąwóz, chłopie, ja mogłem kark złamać, rozumiesz? Przecież leciałem, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, no. Potem sobie pomyślałem, że no tak, no, gdyby tego wąwozu nie było, to też by zakrętu nie było, tylko prostą drogę by zrobili, no. No raczej. No. A leżę w tym błocie, wiecie, taki, jaki bałagan, tam brudno, błoto, ja nie mogę się wykaraskać z tego błota i jeszcze dodatkowo telefon zgubiłem, wszystkie kontakty.
Nie wiem, gdzie posiało, no. A robi się coraz ciemniej, coraz ciemniej. Ale na szczęście się cud zdarzył, bo widzę światło, to biegnę do tego światła jak wariat. Muskają po mnie gałęzie, po prostu masakra. Pędzę do tego światła i się okazuje, że to jest tutaj dom. No. Jestem, jesteście wy i kamień z serca normalnie. No, ty to masz przygody, Julek. No. Kamień z serca, rzeczywiście. Za gorącą kawę? To mogę spełnić na przykład twoje trzy najdziksze marzenia. Co ty na to? Nie przeszkadzam? O, cześć, Iga. Myślałem, że zapomniałaś o naszym spotkaniu. Trochę przedłużyło mi się w laboratorium. Ten wasz dyżurny powiedział, że cię tu znajdę. Jasne. To jest moja partnerka, Joanna, a to jest Iga. Hej. Iga jest prywatnym detektywem z Warszawy i właśnie przyjechała do Wrocławia służbowo. Bardzo mi miło. Przytulnie tu macie. No tak. Chcesz kawy? No pewnie, wiesz, że kawy nigdy nie odmawiam. Spoko. To ja zrobię, a wy sobie pogadajcie. Okej. Wyczułam między nimi jakąś chemię. Nie ukrywam, że trochę mnie to ukuło. Potem stwierdziłam, że może trochę przesadzam, a Iga to po prostu przyjaciółka z dawnych lat. A ty dalej jeździsz do tego domku twojego taty w lesie? Boże, nie zapomnę tam naszego ostatniego wieczoru. Miałam takiego kaca, że myślałam, że umrę. Niestety nie było mleka. Dziękuję ci, złota kobieto. Zazdroszczę ci takiego partnera. Szymon to świetny facet. Iga, daj spokój. To co, mówię coś nie tak? Chwila. Wy jesteście parą? Coś was łączy poza pracą? Nie, nie jesteśmy parą. Rozumiesz? Ale że co? Nie chcę, żebyś pomyślała, że mógłbym być z kimś innym, rozumiesz? Aśka, Szymon. Aśka chce być z tobą. Zgłoś. 00 do 07, zgłoś się. Poczekaj. 07, zgłaszam. Kończcie przerwę i wracajcie na komendę. Siedzą tu dwie rozwedrzone nastolatki, przyszły z ojcami i chcą złożyć zeznania w sprawie Klary. Całą drogę na komendę zajęło mi, żeby ochłonąć. Sama? Z pilotem. Okej. Okay. Bez kocyka? Bez. Wiesz, że masz piękne oczy, jak się śmiejesz? Wiesz, że masz też piękny uśmiech? Mam pomysł. Chciałbym cię zaprosić na kolację. Przecież to ja cię zaprosiłam na weekend. No właśnie, w weekend, a po co czekać? Ja przygotuję swoje popisowe danie, co? Pizza na wynos. Przepraszam cię. Halo? Iga? Poczekaj chwilkę. No, jestem. Zapisz sobie ten numer. Szymciu, jutro wracam do Warszawy. Da radę, żebyśmy się jeszcze dzisiaj spotkali? Może u ciebie? Ostrzegam, nie będę sama. Okej, zgódź się. Jasne. Słuchaj, wpadnij koło 19. Dobra, będziemy. Aśka, przepraszam cię. No, jak nie Juliusz, to Iga. Słuchaj, mam nadzieję, że... Nie jesteś zazdrosna. Nie jestem. Przecież macie być we trójkę. No tak, tak, ja wiem. A co z naszym wieczorem? Jutro też jest dzień, mamy czas. No tak, a za co to przepraszam? Nie powinnam sugerować, że Tymek nie jest twoim synem. I tak, przyznaję, byłam o ciebie zazdrosna.
Kto by nie był o takiego mężczyzny. A tak na serio, to dla mnie też jest szok. Ta cała sytuacja. Mam nadzieję, że to nic nie zmieni między nami. Kocham cię. Wiesz? O, przypominam, kochani, że jesteście na służbie. To może Ponczusia? I do tego próba przekupstwa przełożonego? Dobra, bierz i nie gadaj. Mam coś dla ciebie. A skąd ty to masz? No, nie tylko ty potrafisz robić niespodzianki. Dziękuję, są śliczne. Pójdę po jakimś wazon. Ty mu buzię, ty. Juliusz. Dobra. Hej. O. Cześć. No i atmosfera się zagęszcza. To ja idę do dyżurnego. A propos, mamy wezwanie. A co się stało? Był jakiś wybuch na osiedlu Słonecznym. Nie znam więcej szczegółów, musimy jechać. Okej, to już idę. No widzisz, Iga, mamy tutaj urwanie głowy. Nie, no jasne. Poczekam na ciebie na korytarzu. Tylko wiesz co, ja nie wiem, ile to potrwa. No, jak chcesz, ja muszę iść. Okej. Klęska urodzaju tego Szymona. Halo? Tu mieszkanie pana Zielińskiego, z tej strony Iga. W czym mogę pomóc? Halo? Halo? Szymon chyba masz jakieś głuche telefony. Mam coś przekazać? Nie. Jedziemy? Ale gdzie? No jak to gdzie? No do ciebie. Obiecałem ci pomóc. Nie, lepiej będzie, jak się zajmiesz swoim synem. Asia, ale jesteś dla mnie tak samo ważna jak Tymek. Szymon, tak będzie lepiej. Ale o czym ty mówisz? Jak to lepiej? Po prostu lepiej będzie, jak ty się zajmiesz swoimi problemami, a swoimi. Nie będziemy sobie przeszkadzać. Aśka, co ty chcesz mi powiedzieć? Szymon, to jest koniec. Aśka, ty wiesz, że ja cię kocham. Szymon, ja nie chcę o tym mówić. Powinieneś to uszanować. Ale ja sobie nie odejdę, dopóki tego nie wyjaśnisz. Cicho, nie krzycz pod drzwiami. Ojciec śpi. Szymon, posłuchaj. Tak będzie najlepiej. Najlepiej dla kogo? Pogadamy na komendzie. Możesz mi to wszystko wyjaśnić? Szymon, to nie jest takie proste. Ale dla mnie to jest proste. Kocham cię i chcę z tobą być. Aśka, jesteś dla mnie najważniejsza. Nie możesz przekreślić naszego związku. Dobrze, posłuchaj. Szymon, co jest? Twoja dziewczyna jest na dole, to chyba coś ważnego. Dzięki. Nie ma co, szybki jesteś. Aśka, dobrze wiesz, że to nie tak. Aśka! Poczekaj, Aśka, słuchaj, Aśka, stój, Aśka, posłuchaj chwilę. Posłuchaj, ten nowy się pomylił. Iga przyszła i powiedziała, że jest w prywatnej sprawie, a on coś przeinaczył, no dopowiedział sobie. Ale nieważne. Ale to jest ważne, no to jest nieporozumienie, chciałbym to wyjaśnić. Błagam cię, pogadajmy na spokojnie. Ale nie mamy o czym, koniec tematu, Szymon. Moje życie mi się wali. Jak ci mogę pomóc? Ojciec nie radzi sobie z alkoholem. Z Szymonem zerwałam. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby wybierał pomiędzy mną a swoim dzieckiem. Temu chłopcu należy się rodzina. Chcesz
chcę ci tylko powiedzieć, Asiu, że jeśli chodzi o miłość, nigdy nie można się poddawać. Jeżeli zależy ci na Szymonie, jeżeli go naprawdę kochasz, to walcz o niego. I nie poddawaj się. Nigdy. Niespodzianka! Cześć! A co wy tu robicie? Pograć z tobą w frisbee. Frisbee? Jasne, że pogramy. A co ci się stało w głowę? A, taka babcia mnie skarciła, no nic, nieważne. Wiecie co? Trochę mi się przyda luzu po pracy. Co, pogramy? Dawaj, tak. Frisbee. To wskakuj do auta. Wskakuj. Na głowę. No i zapisaj pasy w foteliku, dobra? Okej, nie uczekiwałem. Ja, Joanna. Ja, Joanna. Ja, Joanna. Biorę sobie ciebie, Dawidzie, za męża. Ja, Joanna. Nie rób tego, jeżeli... Nie rób tego, jeżeli nie chcesz. Ale Dawid... Asiu, kocham cię. Ale nie chcę żyć z kobietą, która kocha kogoś innego. Jak to było? Miłość jest wtedy, kiedy dwoje ludzi stwierdzi, że są sobie przeznaczeni, tak? No właśnie. To biegnij do swojego przeznaczenia. Dawid. Biegnij za nim. Przepraszam cię. Co tam? Zakochane ptaszki już ćwierkają? Za chwilę jeden ptaszek wypadnie z gniazda i połamie sobie kręgosłup! Matko, masz chęt! Szymon, co ty, zwariowałeś? Co ty? Stary, zaraz mnie po prostu... Nie, zaraz mnie stało za zabójstwo, no! Ale co, chodzi ci o ten plener? Jaki plener? No to sobie jedź do knajpy, co to mnie w ogóle obchodzi? Się wybierz, co sobie chcesz! Jaki plener, człowieku? Coś to odebrał od tego jubilera! No co? No, no? Co? Zamówienie numer 11, już opłacone! Jakie 11? 19, 1 i 9! 19? Masz, zobacz sobie, ten sygnet dla dziadka, możesz sam go sobie wziąć. Ale nie dla mojej kobiety, no. O, matko, sygnet wymyślił, no. Stary, przepraszam cię. To ja pojadę i wymienię. Zostań tu, zostań! Zostań, jadę! Przy okazji mózg też. Tak, przestań, dobra. Jadę! Jeszcze mnie rozjedź, no. To ja jadę do taty. Widzimy się później w domu. Okej, pa. Aśka! Aśka! Poczekaj! Szymon,
Co się dzisiaj dzieje, kochanie? Coś się stało? Jesteś cały dzień taki dziwny. Asia, bo ja nie wiem. To znaczy nie, ja wiem. Posłuchaj, Asia. Ja cię bardzo kocham. Jeżeli zgodziłabyś się zostać moją żoną, to byłbym najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. I oczywiście postaram się, żebyś ty była najszczęśliwszą kobietą na świecie. I co? Mam teraz powiedzieć tak? Zwolniło się jedno miejsce. Ten Jaszkowski, co Todorowej. Właśnie zrezygnował w ostatniej chwili. No co za niezdecydowana wieś. No to super. A kiedy ten termin? O 17. Tylko który dzień? Dzisiaj. Dzisiaj? Za 5 godzin? Ja myślałem, że zależy wam jak najszybciej, ale jak nie chcecie, to do widzenia. Nie, proszę księdza. Niech ksiądz chwilę poczeka. Bierzemy to. Tak w ogóle to dzięki, że to wszystko zorganizowałaś. No Asia, pewnie. I tak to wyciągnęłam wszystko z szafy od Matyldy. Ja przecież nie mam sukienek. Podobnie jak ja, a jak mam to czarne. Słuchajcie, gdzie jest Szymon i co tu się wyprawia? Co to ma być? Posłuchaj, ja wiem, że za chwilę kończy nam się przerwa, ale dzisiaj wychodzę za mąż i potrzebuję jeszcze 2 minut, żeby wybrać sukienkę, okej? Okay? Co ty robisz? Za mąż? O nie, nie możesz widzieć panny młodej, nie! Wy tak serio z tym ślubem? To... No serio. A, okej, okay, dobrze. Bon voyage, mon cher. Merci, papa. Córeczko, bukiet. Pięknie wyglądasz. Dziękuję, tato. Jesteśmy. Super. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Szymonie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. I co? Jak to co? Cały! Jesteście mężem? I żoną. Dobra wróżba. Bo teraz możecie, że tak powiem, legalnie. No to nie trzeba, bo naprawdę... Otwórzcie! Co? Pomogę ci, skarbie. Jest piękny. No,
pewnie postawimy go w salonie, w honorowym miejscu. W jakim salonie? Przy pialni! Ja proponuję teraz, żebyśmy znieśli toast za pomyślność pary młodej. Niestety ciepłą wódką. Ciepła wódka? Uwielbiam! Gorzko! 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 Brawo! Mówiłam nas do lekarza. Ale po co? Wiesz po co. Nie. Staramy się o dziecko. No właśnie, staramy się. I nic z tego nie wychodzi, trzeba się przebadać, znaleźć przyczynę. Ale ja ci mogę powiedzieć, jaka jest przyczyna. Właśnie kąpię się pod naszym prysznicem. Szymon, ja mówię poważnie. Ale ja też. Julek za chwilę się wyprowadzi i wszystko wróci do normy. No zobaczysz, zajmę się tym. Możesz. Dzięki! Julek, błagam cię! Ej, poczekaj, czekaj, czekaj. Chodź do mnie. A Julek? A Julek, Julka nie ma. Jak to? No, wyprowadził się. Co? Jak to? No, pojechałem z moim ojcem do niego, skończyliśmy mu ten remont, pomogliśmy mu z przeprowadzką. Pewnie teraz sobie słodko śpi w łóżku. Mhm. A co? Tęsknisz za nim? Szymon, byłam u tego lekarza. Jakiego? Tego, o którym rozmawialiśmy rano. A, okej, okay, no. Dostałam skierowania na badanie. Okej. Okay. Ty też dostałeś. Ja? Ale po co? No, żeby sprawdzić, czy nie masz leniwych plemników. Mam dla pani złe wieści. To znaczy? Wyniki badań wykazują na przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników. Co to znaczy? Nigdy nie będzie pani miała dzieci. Nigdy? Nigdy dosięgła panią wczesna menopauza. Cholera, gdzie ty jesteś, no? Ja już nawet nie wiem, co mam robić, żeby było dobrze. Po prostu mam ochotę na prysznic. Ale chyba nie zamierzasz odpuścić, nie? Nie, no oczywiście, że nie. Będę walczył o ten związek i zrobię wszystko, żeby go uratować. Dzień dobry. Czy zechciałby pan porozmawiać o przyszłości i o tym, jaka nagroda pana czeka za dobre uczynki? Panie, powiedz mi lepiej, co mnie w piekle czeka. Wchodź, Szymek. Słuchaj, będę walił prosto z mostu. Co jest? Mogę się u ciebie przekimać? A co to, chałupa ci spłynęła, czy co? Coś ten deseń. No dobra, no to co, rozgódź się. Dzięki.
Nie no, coś nie powiedz mi jeszcze raz, bo kurde, ja się chyba przysłyszałem. Coś ty zrobił? Oddałem mieszkanie Aśce. Ale po co? Przecież połowa była twoja. No wiem, ale ja nie chcę tej połowy. Nie chcę też targać się po sądach z tym, nie chcę tego mieszkania sprzedawać. Więc dałem je Aśce. Nie wiem, myślę, że dobrze zrobiłem. Ty jesteś zbyt dobrym człowiekiem, Szymon. I powiedział to mężczyzna, który oddał kobiecie 40 tysięcy złotych. No tak. Ale są tego pozytywy. A jakie tam są pozytywy w tej sprawie? Ty lubisz gotować. Ja mam auto, więc będę cię podwoził do pracy. Razem trochę zaoszczędzimy i zainwestujemy jakieś pieniądze. Nie, słuchaj, ja się już nie pakuję we wspólne biznesy, zapomnij. Poza tym ty i tak nie masz głowy do biznesu. Wiesz co, ale najważniejsze, że mam to za sobą. Wreszcie czuję się wolnym człowiekiem. A to racja. Zdrówko. Klasa.